Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście. Dzisiaj kontynuujemy nasze studium na temat łaski i powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że łaska bywa czasami ryzykowna, dlatego że pozwala z jednej strony nam na robienie różnych rzeczy, z drugiej strony jest jakaś granica, prawda? To nie jest tak, że możemy robić wszystko i pozwolić sobie na grzech. Dzisiaj taki temat, a mianowicie, co robić, aby cieszyć się łaską? Co robić, aby cieszyć się łaską? I temat ważny, chociaż wolałbym użyć słowa cenny, jest bardzo cennym tematem, co robić, aby cieszyć się łaską. Dlatego, że jakby tutaj wszystko się zaczyna. Tutaj z tego miejsca bardzo dużo wypływa. I warto wiedzieć, co Biblia mówi na temat łaski i mianowicie, co możemy robić, żeby cieszyć się tą łaską. I o ile nie musisz wiedzieć wszystkiego z Biblii, o ile nie musisz mieć zdania na każdy teologiczny temat, o ile nie musisz się zgadzać ze wszystkimi w Twoim kościele na jakiś temat, o ile nie musisz nawet zgadzać się co do nie tylko teologii, ale praktykowania jakichś darów, o tyle łaska jest dla Ciebie czymś bardzo osobistym, jest czymś bardzo takim Twoim, bo ją masz i żyjesz nią i musisz nią żyć i musisz i powinieneś przez nią żyć. I nie możesz tak sobie po prostu powiedzieć, a dobra, tam łaska, to tam mnie interesuje, nieważne, co tam jest ta łaska i jak tam żyć nią, czy nie żyć ją i co z nią robić, czy nic z nią nie robić. Nie możesz to po prostu tak sobie uciec od niej. Teraz. I ważne jest wiedzieć, co mówi Słowo Boże, jak ta łaska, która jest darem, który otrzymaliśmy, prawda, co teraz robić, aby się nią cieszyć. I jak powinna być praktykowana, aby z niej coś czerpać? I jak powinna być używana, aby nie stała się martwa po prostu w naszym życiu? Okay? Więc ważne. I mówię to dlatego, o tej łasce, jak należy się nią cieszyć, dlatego że jest zbyt wielu chrześcijan, którzy po prostu się nią nie cieszą. I którzy po prostu z niej nie czerpią, albo wydaje im się, że czerpią z niej coś i cieszą się, ale w praktyce nie czerpią z niej i nie cieszą się nią. I nie strzegą jej w jakiś sposób. Pomimo tego, że jest darem i jest za darmo, jest jakiś sposób, w którym możemy strzec tej łaski, aby ta łaska przynosiła nam rzeczywiście radość. Okay? I jest zbyt wielu chrześcijan, którzy zwyczajnie w świecie są smętni i posępni i smutni i nie ma w nich tej radości i być może właśnie dlatego, że nie wiedzą, jak się cieszyć tą łaską, okej? Więc co powinniśmy robić albo co możemy robić, żeby cieszyć się tą łaską? Po pierwsze, nie bądź skrajny. Nie bądź skrajny. I otwórz ze mną list do Kolosan, proszę, rozdział drugi. List do Kolosan, rozdział drugi. Ja wiem, że jest wielu ludzi, którzy lubią być skrajnymi w którąś stronę i osobiście dla mnie, jak im dłużej jestem chrześcijaninem, tym bardziej widzę, że całkowita skrajność w którą stronę niekoniecznie jest dobra i korzystna. Ale są to pewne rzeczy, do których każdy z nas gdzieś tam musi dojść i dojrzeć samemu. List do Kolosan, rozdział drugi, i czytam od wersetu 20. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie, według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. I jak to skrajność, każda skrajność ma dwie strony, prawda? I tutaj widzimy,
nie powinniśmy popaść w żadną z tych skrajności, jeśli chcemy cieszyć się prawdziwą łaską. I widzimy, że tutaj Kolosanie, nasi bracia i nasze siostry, tak? Troszeczkę wcześniej oczywiście, przed nami. I widzimy że oni otrzymali tak samą łaskę, jak i my. I widzimy, że była jakaś skrajność w tym kościele, tak? Był ktoś, kto powiedział, że nie dotykaj czegoś, nie kosztuj i nie ruszaj. I nie wiemy być z listu, czego dokładnie dotyczyła ta skrajność, ale widzimy, że był ktoś w kościele, kto powiedział, okej, nie wolno ci tego dotknąć, nie wolno ci tego skosztować i nie wolno ci tego robić. I widzimy, że z tego powodu Paweł powiedział coś bardzo, bardzo konkretnego, a mianowicie on dał kilka wskazówek. I tylko potwierdzić to, 21 werset mówi, nie dotykaj, nie kosztuj i nie ruszaj. Więc jest ktoś w kościele, kto zabrania wyraźnie tutaj czegoś albo nakazuje coś i w dzisiejszych czasach może to być bardzo wiele rzeczy. Ja myślę o bardzo różnych rzeczach. Nie dotykaj, będę rzucał. Nie dotykaj mięsa, nie tańcz, nie chodź do kina, nie wolno ci wychodzić w nocy na spacer, nie wolno ci pójść na randkę, nie wolno ci porozmawiać z niewierzącymi, nie wolno ci spożywać wieczerzy, bo nie jesteś członkiem jakiegoś kościoła, nie wolno ci mieć szybkiego samochodu, a motoru to już na pewno nie kupuj, nie ma Jacka, dobrze, że go nie ma. Jest bardzo długa lista rzeczy, którą możemy powiedzieć sobie i ta lista rzeczy jest czasami zabraniana przez różnych ludzi. Okay? I jednak biblijna prawda i rozumienie tego, co Paweł mówi tutaj przykładowo, było takie. On mówi w 23 wersecie, że one mają pozór mądrości. Pozór. I oprócz tego, że one mają pozór mądrości, on mówi, że one są według jakiego upodobania? Według własnego upodobania. Czyli miał ktoś jakieś upodobanie własne i był jakiś pozór mądrości tego, że wydawało się, że to będzie dobrze działać, ale Paweł podsumował to bardzo krytycznie i bardzo mocno. On powiedział jednak w 23 wersecie, jednak nie mają żadnej wartości. Ciekawa rzecz, prawda? Jest ktoś, kto opracował coś, co wydaje się, że będzie działać i będzie dobre dla wszystkich i tak dalej, ale okazuje się, że są pewne rzeczy, które wcale nie działają dobrze dla wszystkich i wcale nie działają w życiu wszystkich ludzi. I Paweł mówi, że mają pozór mądrości i są tak naprawdę często bezużyteczne. Są według własnego upodobania. Okej? Okay? Więc to jest to. Ja chciałbym ci powiedzieć, żebyś nie dał się oszukać i nie dał sobie wmówić tego, że nie wolno w życiu czerpać radości z niektórych rzeczy. Nie tylko z łaski Bożej, ale z różnych rzeczy, które po prostu są dla nas dostępne. To znaczy, że nie powinno być żadnego człowieka, który zabroni ci całkowicie czerpać radości z różnych rzeczy w życiu codziennym po prostu. Ktoś, kto robi coś takiego, to jest osoba, która chce zamknąć ciebie w niewolę, chce ciebie zaszykanować czymś i chce powiedzieć, że okej, musisz robić tak jak ja po prostu i wszystko, co inne będziesz robić, będzie złe i niewłaściwe. Ale Paweł mówi, że te rzeczy nie mają wartości. Nie mają żadnej wartości. I tym, co ja mówię teraz, ja wiem, że wiele osób może się zgorszyć, i szczególnie liderów i pastorów i jakichś fundacji i organizacji i różnych innych, ale prawda jest taka, że jestem wolny do robienia różnych rzeczy. I oprócz tego
łaska mówi nam o tym, że powinienem się czymś cieszyć i nie powinienem obawiać się ciągłą krytyką albo wkładaniem winy jakichś ludzi. Tak? Bo to jest bardzo niebezpieczny element. Są czasami ludzie, którzy mają jakąś swoją listę rzeczy, którym powinienem robić, i kiedy tylko ty nie robisz tych rzeczy, oni próbują włożyć winę na ciebie, że nie robisz tego, albo inaczej, że robisz coś, co im się nie podoba. Nie pozwól włożyć na siebie winy tylko z tego powodu, że komuś coś się nie podoba. Bo jest mnóstwo rzeczy, których nie ma w Biblii i nie są powiedziane, a które człowiek wymyślił, że o, myślę, że tak będzie lepiej po prostu. I później, skoro ty to robisz, a jemu się to nie podoba, on próbuje włożyć tą winę na ciebie. Bardzo niebezpieczna rzecz. Nie pozwól na to. Łaska została dana nam po to, żebyśmy mogli się cieszyć i być wolnymi. I to jest bardzo ważny element tego. Jest coś takiego w człowieku, że próbujemy czasami przypodobać się drugiemu człowiekowi i myślimy, że kiedy przypodobamy się drugiemu człowiekowi, to jednocześnie przypodobamy się Bogu. Ale przypodobanie się człowiekowi nie jest jednoznaczne z przypodobaniem się Bogu. Nie ma tam znaku równości. Próba podobania się człowiekowi jest czymś zupełnie innym od tego, żeby podobać się Bogu. Biblia mówi nie. To nie jest ta sama rzecz. Dlatego, że jest wielu ludzi, którzy próbują tylko i wyłącznie robić coś, co jest miłe dla jakiegoś człowieka. Ja tu nie mówię, żeby szukać korzyści tego człowieka, ale tylko robić coś, co jest przyjemne i miłe temu człowiekowi, żeby jemu się przypodobać. I myślą, że to będzie na pewno miłe Bogu. Skoro ja przypodobałem się temu człowiekowi, to na pewno będzie miłe Bogu. Ale wcale tak nie jest. Wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa kult człowieka. I to jest duże niebezpieczeństwo, że możemy nauczyć się w swoim życiu albo przywyknąć do tego, że będziemy po prostu wielbić człowieka. Nieświadomie czasami, ale będziemy kogoś uważali za jakiegoś guru albo za takiego świętego, albo za takiego wyjątkowego, że wszystko będziemy robić pod niego. Wcale tak nie powinno być. To jest bardzo niebezpieczna rzecz w naszym życiu. Więc pomyśl o tym. Ty samemu, ile razy zdarzyło ci się zrobić coś, żeby podobać się człowiekowi, a nie pomyślałeś o tym, czy to podoba się na pewno Chrystusowi? Ja myślę, że każdy z nas w życiu coś może znaleźć, że zrobiliśmy coś, żeby podobać się człowiekowi, a nie pomyśleliśmy w ogóle, czy to będzie się podobało Chrystusowi. I to jest duża i ważna rzecz. Żeby nie łączyć tych dwóch rzeczy, bo na pewno to nie jest to samo. I aby łaska przynosiła radość, muszę się nauczyć po prostu robić to, co jest miłe Bogu. I muszę się nauczyć, że robienie tego, co jest miłe Bogu, nie znaczy, że jest robienie zawsze tego, co jest miłe dla człowieka. Okay? Teraz, zobacz ze mną 1 Koryntian, rozdział 10. 1 Koryntian, rozdział 10. O, tutaj mam takie piękne zdjęcie. Jakbyście chcieli zobaczyć później, to możecie podejść. To jest Ela, jak była młoda. Znaczy, ona jest młoda, tak? Tylko, że ten, młodsza miałem na myśli. Jak była wolna. Dzięki bardzo. Właśnie to chciałem powiedzieć. To jest dokładnie to. 1 Koryntian, rozdział 10. I werset 29. 1 Koryntian 10, 29. Ale sumienie mówię, nie twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? To jest takie retoryczne pytanie Pawła. On mówi, dlaczego wolność, którą ja dostałem w Chrystusie, ma być teraz oceniona przez wszystkich ludzi albo przez sumienie drugiego człowieka, i z powodu tego ja nie mogę już robić wielu rzeczy.
I on dalej mówi tak. Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spowtarzany za to, za co dziękuję? I tutaj oczywiście w tym konkretnym przykładzie chodzi o jedzenie pokarmu, tak? Chodzi o jedzenie mięsa między innymi. I widzimy, że Paweł powiedział tak, okej, dlaczego ja, jeśli moje sumienie pozwala mi to robić i łaska Boża pozwala mi na przykład jeść to mięso, ale jakiemuś człowiekowi się to nie podoba, to dlaczego on mówi, dlaczego ja miałbym tego nie zrobić? Dlaczego ja miałbym być osądzony przez sumienie tego człowieka? I żeby zamknąć tą myśl, dopełnić ją, jest napisane dalej tak. On mówi w 31 wersecie. Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Co to znaczy? Ja widzę, że początkowo tutaj Paweł mówi o jedzeniu, prawda? I konkretnie o jedzeniu tego mięsa. Ale on mówi później, czy jecie, czy pijecie. Jeśli potrafisz z czystym sumieniem za coś dziękować Bogu i nie masz w swoim sumieniu żadnych przeciwwskazań do tego i nie ma biblijnych przeciwwskazań do tego, on mówi, zrób to. Masz wolność, żeby to zrobić. I jednocześnie to, co Paweł mówi w 33 wersecie, jest takim malutkim dla nas jeszcze malutką wskazówką. On mówi tak. Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Więc Paweł mówi, jeśli chodzi natomiast o zbawienie, samo zbawienie, on mówi ja ograniczę się w pewnych rzeczach, ja zrezygnuję z pewnych rzeczy, albo będę w jakiś sposób, który łaska pozwala mi robić, będę robił jakieś rzeczy, żeby pozyskać pewnych ludzi, jeśli chodzi o zbawienie. On mówi, ja to zrobię. I on mówi, ja będę w tym przypadku szukał korzyści bliźniego, na pewno. I to jest ważna i cenna rzecz. Więc czego ogólnie uczy nas ten fragment? Żeby korzystać z tej łaski i cieszyć się tą łaską, jednocześnie nie pozwolić się zamknąć w tej łasce przez jakichś ludzi, nie pozwolić wrzucić na siebie jakiegoś wstydu. On mówi, ogranicz się w pewnych rzeczach, mówi, ze względu na miłość do Chrystusa i ze względu na miłość do tego drugiego człowieka. I on mówi, są pewne rzeczy, w których warto się ograniczyć i szukać dobra bliźniego, szukać korzyści bliźniego, ale jednocześnie to jest właśnie to niebycie skrajnym. Nie bądź skrajny, bo jeśli mamy kościół, w którym jest 500 osób, to jeśli 499 osób powie mi po jednej rzeczy, co im się nie podoba, to się nagle okaże, że wszystko, co robię, cokolwiek ja robię w swoim życiu, komuś się nie będzie podobało prawdopodobnie. Jest taka możliwość. Więc nie można być też skrajnym w tym, że ograniczę wszystko, co robię ze względu na bliźniego. Nie o to chodzi. I to jest ten balans. Znaleźć balans pomiędzy tymi rzeczami. Są rzeczy, w których warto poszukać korzyści bliźniego, a są rzeczy, w których trzeba powiedzieć absolutnie nie. Mam wolność do robienia tego, będę robił i nie będę czuł z tego powodu winy. Ok. Teraz. Mówię o tym, bo słuchajcie, są i tacy ludzie, którzy powiedzą, że planszówki, granie w gry planszowe są bezbożną rzeczą, dlatego że marnuje się czas. Są tacy ludzie, którzy potrafią tak powiedzieć, po prostu. Są jeszcze inni ludzie, jeszcze inna grupa ludzi, która jest bardzo niebezpieczna, którzy mają słabe sumienie. Ale nie takie słabe sumienie, o jakim pisze tutaj Paweł w pierwszym liście do Koryntian, bo on pisze tutaj rzeczywiście o tych, którzy mają słabe sumienie, ale są tacy ludzie, którzy mają tak zwane zawodowe słabe sumienie. I co ja mam na myśli, mówiąc zawodowe słabe sumienie? To są ludzie, którzy powiedzą ci na przykład, że robisz coś, co jest dla nich zgorszeniem. Robisz coś, co jest dla nich wielkim zniechęceniem. Na przykład ktoś ci powie, słuchaj, ja uważam, że nie powinieneś chodzić do kina, bo to jest dla mnie zgorszenie.
albo powiedzą, nie uważam, że kobieta nie powinna przyjść w spodniach do kościoła, bo to jest dla mnie zgorszenie. Albo powiedzą ci, że nie powinieneś jeździć po torze wyścigowym nigdy samochodem, bo to jest dla mnie zgorszenie, tak? Więc są ludzie, którzy mówią albo pretendują do tego, żeby powiedzieć, mam słabe sumienie, żeby wymóc na tobie coś, co się im nie podoba. I uwaga. Jedną grupą ludzi jest grupa ludzi, która jest opisana w 1 Koryntian 10 rozdziale, która rzeczywiście ma jakieś słabe sumienie i można coś ograniczyć dla niej, ale jest druga grupa ludzi, którzy tak naprawdę nie mają słabego sumienia, ale będą tobie mówili, słuchaj, to jest dla mnie zgorszeniem, przestań to robić, i będą próbowali wymóc to na tobie. I to jest bardzo niebezpieczna grupa ludzi. I słuchajcie, to co oni mówią, to nie jest zgorszenie, tylko to jest pycha tego człowieka. Dlatego, że są pewni ludzie, legaliści, którzy nauczyli się żyć w jakichś przepisach zasad i jakiejś własnej filozofii, którzy po prostu już nie umieją żyć inaczej i teraz, gdy ty coś robisz, czego oni nie mogą, to od razu mówią, że to jest dla nich zgorszeniem. To nie jest zgorszenie, to jest pycha tego człowieka. Ten człowiek uważa, że musi żyć tak jak on, według jego modły, albo wszystko inne jest złe. Bardzo niebezpieczna grupa ludzi, ok? Więc to się nazywa pycha. Nie wszyscy muszą żyć dookoła ciebie tak, jak ty chcesz. Nie wszyscy muszą żyć dookoła ciebie tak, jak tobie się podoba. Łaska przyniosła nam wolność do życia. Wiadomo, że w pewnych zdrowych granicach, ale mamy wolność do robienia różnych rzeczy. Okay? Więc mówię otwarcie i bardzo szczerze. Jeśli jest ktoś z was takim człowiekiem, który uważa, że wszyscy powinni żyć tak jak wy, bo inaczej jest źle, mówię do ciebie, Biblia tak nigdy nie mówi i zabijasz łaskę. Zabijasz radość, która płynie z łaski dla wielu ludzi, którzy potrafią czerpać radość z różnych rzeczy, a ty chcesz im to zabronić. Nigdy tego nie rób. A teraz. I tak jak powiedziałem, każda skrajność ma dwie strony. Okay? Z jednej strony daj sobie przyzwolenie na różnych rzeczy, a z drugiej strony nie szalej. Tak? Pamiętaj, że jest jakiś ten zdrowy balans, który powinniśmy zachować. Więc usiądź czasami spokojnie po prostu i pomyśl i zdumiewaj się nad tym, co łaska uczyniła w swoim życiu. Usiądź i po prostu pomyśl od tej pory, kiedy Bóg okazał tobie łaskę, ty jesteś prawdziwie wolny. I to jest czasami ten zdrowy balans. Nie muszę szaleć, nie muszę wszystkiego w życiu spróbować, dotknąć i być wszędzie, a jednocześnie mogę próbować różnych rzeczy i jednocześnie zdumiewać się tą łaską, która prawdziwie przyniosła mi tą wolność. Okay? Po drugie, ta jakby druga skrajność wprowadza nas w drugi punkt, co robić, aby cieszyć się łaską. I to jest to, żeby traktować łaskę jako przywilej, a nie jako coś, co mi się należy. Traktuj łaskę jako przywilej, a nie jak coś, co ci się należy. I zobacz ze mną 2 Tymoteusza 1,9. 2 Tymoteusza 1,9. Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. To jest to. Traktuj łaskę jako przywilej i coś, co zostało ci dane, a nie coś, co ci się należy. Łaska Jezusa Chrystusa nie należy ci się. Nie należała się nikomu z nas. I powinniśmy traktować to jako coś wyjątkowego i jako wyjątkową, jako przywilej, który mamy, że mamy dostęp do tej łaski. I to jest to, co ci powinno pozwolić zachować ten zdrowy balans. Żyj jako wolny
i wdzięczny tym, co masz, ale jednocześnie nie szpanuj. Tak? Nie wiem, czy wszyscy znacie to słowo, to jest takie bardzo młodzieżowe słowo, ja wiem. Nie szpanuj, tak? Nie szpanuj rzeczami, które masz. Nie szpanuj rzeczami, które być może sobie kupiłeś i teraz powie, o słuchaj, ja mam to i to i ja tutaj. Przestań być człowiekiem, który musi być zobaczony przez wszystkich innych i wszyscy inni muszą zobaczyć, co ty teraz masz i co sobie kupiłeś albo co zdobyłeś gdzieś tam. Nie bądź człowiekiem, który szpanuje. Z jednej strony bądź wolnym, zrób wiele rzeczy i miej wiele rzeczy, ale nie bądź tym, który po prostu szpanuje tym wszystkim, tak? Nie bądź pozerem też. Więc nie bądź taką osobą, która udaje kogoś innego niż jest w rzeczywistości i próbuje wywrzeć na kimś wrażenie. Ja myślę, że kiedy ty próbujesz wywrzeć na kimś wrażenie, Bóg wcale nie mówi, wow, ale wrażenie zrobiłeś na mnie, tak? Bóg nie jest pod wrażeniem rzeczy, które ty zdobyłeś sam i ty sobie zgromadziłeś sam i ty sobie na nie zapracowałeś i kupiłeś i cokolwiek. Bóg nie jest pod wrażeniem takich rzeczy, więc ciesz się wolnością łaski, ale jednocześnie nie bądź tym pozerem i szpanerem, okej? Zobacz ze mną 1 Koryntian 15 rozdział. 1 Koryntian, rozdział 15 i 9, 10. 1 Koryntian 15, 9 i 10. Dlaczego tak mówię? Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. I w tych wersetach możemy zobaczyć, co Paweł mówi o łasce i jak rozumie łaskę, która była w jego życiu. I on mówi tak, po pierwsze, mówi, ja nie jestem godny nazywać się apostołem. Dlaczego? Mówi, bo ja prześladowałem Kościół Boży. On mówi, pomimo tego, że prześladowałem Kościół Boży i pomimo tego, że robiłem wiele złych rzeczy, które sam sobie tak naprawdę wymyśliłem, które samemu według własnej modły miałem i robiłem i myślałem, że jak wszyscy inni robią inaczej, to jest źle, to jest właśnie to. To jest dlaczego Paweł poszedł i wziął listy od arcykapłanów, żeby zwalczać chrześcijan, prawda? On był przekonany, że to wszystko, co oni robią, jest złe. I teraz, on mówi tak, on mówi, lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I widzimy, że Paweł miał takie nastawienie do łaski, że rozumiał, okej, ja z łaski Boga stałem się wolny. I on mówi, to, że ja pracowałem, on mówi, jest świadomy, ja pracowałem więcej niż wszyscy inni apostołowie. I on to mówi, otwarcie przyznaje. Ale on mówi, ja pracowałem z tego, i on mówi, ja i tak będę zawdzięczał to łasce. Mówi, on mówi, nie pracowałem ja, ale łaska pracowała we mnie. Więc widzimy, że chyba chodzi tutaj o nasze nastawienie do tej łaski. Traktuj tą łaskę jako wielki przywilej i dar, a nie coś, na co zasługujesz. Bo widzimy, że Paweł był świadomy i bardzo jasno mówi. On mówi, ja na to nie zasługiwałem. Nie należało mi się, ale otrzymałem to jako wielki dar od Boga. Okay? I po trzecie, co robić, aby cieszyć się łaską? I to jest ta sama myśl, którą czytałem książkę Charlesa Swindola Przebudzenie łaski i on podaje taką samą myśl. Ja podaję tą samą, którą on podał. On mówi, powiedział tak. Pamiętaj, że łaska, którą dostajesz za darmo, kosztowała twojego Zbawiciela życie. Więc aby cieszyć się łaską i mieć radość z tej łaski, jednocześnie powinniśmy pamiętać, że ta łaska kosztowała naszego Zbawiciela życie. I otwórz ze mną 1 Koryntian, jak jesteśmy w nim, 6 rozdział i werset 20. 1 Koryntian 6, 20. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Jest więc coś, o czym powinienem pamiętać i nigdy nie zapomnieć. To jest mój Zbawiciel i twój Zbawiciel. I on mówi, drogo zostałeś kupiony. Nie stać cię, nie masz, nie zapracowałeś, nie umiesz spłacić długu.
ale zostałeś drogo kupiony. Moją łaską, Jezus Chrystus mówi. Mówi, ja ci ją daję, jesteś wolny, ale pamiętaj, że ja zapłaciłem za nią bardzo dużo i bardzo drogo. To pomaga nam nie popaść w tą skrajność, żeby robić wszystko, na co tylko mamy ochotę. Oprócz tego, musisz się nauczyć wybaczyć sobie samemu. Jest to trudna rzecz dla niektórych, wybaczyć sobie to, co się zrobiło w przeszłości. Jest wielu ludzi, którym bardzo trudno jest zapomnieć, tak? Może nie zapomnieć w taki sposób, żeby powiedzieć, no jak ja mogłem. Ciągle niektórzy myślą o tym i mają jakieś wyrzuty sumienia. I muszę się nauczyć tutaj ważnej lekcji. Nie ma tutaj prostego rozwiązania, ale Słowo Boże chce ci dać obietnicę, która mówi, że kiedy Bóg wybaczył, On wybaczył całkowicie. On nie przypomina tego. On nie przypomina ci grzechu, który cię wybaczył. On oczyścił cię, że jesteś wolny i czysty od tego. Tak jak tydzień temu czytaliśmy 2 Koryntian 5:17. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I muszę się nauczyć tego wybaczenia i muszę wziąć to wybaczenie i umieć wziąć to wybaczenie i jest to w pewien sposób sztuka. Muszę się nauczyć, że kiedy Chrystus wybaczył, jestem całkowicie wolny od tego. Jestem wolny od winy, od wyrzutów sumienia powinien być wolny i od wszystkiego, co się z tym wiąże. Nie pozwól, aby ktoś wywoływał w tobie poczucie winy, że ty robiłeś takie rzeczy w przeszłości, albo byłeś takim człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus uczynił nas wolnymi. Zrobił coś nowego i okazał łaskę, która pozwala nam być wolnymi w różnych rzeczach. I pamiętaj, nie bądź skrajny w żadną stronę, bo to się nie opłaci. Amen. I tu skończymy dzisiaj.